czajnikowy.pl. Jeżeli ktoś uważa, że Japonia to herbata zielona, ten ma rację. Nie zapominajmy jednak, że produkuje się tam również inne kolory herbaty. Wachlarz nie jest może zbyt szeroki, ale jednak słyszeć mogliśmy o herbacie czarnej, która ostatnio podbija sobie rynki zachodnie i która może się wydawać, że jest nowością, ale ma jednak jakąś tam swoją historię w Japonii. Nie tak długą jak sama herbata japońska, ale jednak. Początków japońskiej herbaty czarnej szukać powinniśmy w XIX wieku, kiedy to rząd Japonii wraz z producentami herbacianymi postanowił produkować herbatę czarną po to, żeby sprzedawać ją na zachód. No taka była wtedy moda, taki był popyt. Europejczycy, Amerykanie, wszyscy poszukiwali herbaty czarnej, z której Japonia nie słynęła, ale stwierdzono, że skoro produkujemy porządną herbatę, no to czarną też damy radę. No niestety nie udało się. Okazuje się, że pierwsza partia herbaty czarnej w ogóle się nie sprzedała, nie znalazła nabywców i nie przypadła nikomu do gustu. Stąd zaczęto szukać informacji, jak zrobić porządną herbatę czarną, szukać właściwych sadzonek, ziaren herbacianych, właściwych roślin, krótko mówiąc, z których herbata bardziej się uda. Wysłano delegacje do Chin, do Indii, nabrano wiedzy, nabrano sadzonek i na początku wieku XX wyprodukowano herbatę czarną, która już się sprzedała. Produkcja herbaty czarnej rozwijała się coraz bardziej, produkowano jej coraz większe ilości, sprzedawano i powstał specjalny kultywar herbaciany, który właściwie pochodził od herbaty assamskiej. Nazywał się Benihomare i z niego robiono herbatę czarną. Warto wspomnieć, że kiedy w latach 50. zaczęto w ogóle rejestrować kultywary herbaciane w Japonii, to właśnie Benihomare znalazł się na pierwszym miejscu i jest zarejestrowany jako kultywar numer jeden. Stąd bardzo ciekawe, że w tak zielonym, jeśli chodzi o herbatę kraju, pierwszym kultywarem jest właśnie taki, który służy do produkcji herbaty czarnej. Niestety po wojnie nałożono na Japonię pewne embarga handlowe i import herbaty czarnej do kraju został praktycznie uniemożliwiony, stąd produkcja rozwinęła się bardziej, ale kiedy embargo się skończyło w latach 70., właściwie produkcja czarnej herbaty upadła zupełnie, do tego stopnia, że był nawet rok, kiedy wyprodukowano tylko jedną tonę herbaty. No i lata 90. przyniosły ponowny rozkwit herbaty czarnej, kiedy to ów szczep Benihomare skrzyżowano z sadzonką z Darjeeling, czyli notabene herbatą chińską, ponieważ w Darjeelingu herbaciane sadzonki pochodzą z Chin. Skrzyżowano więc Benihomare z sadzonką z Darjeelingu, czyli skrzyżowano odmianę assamską z odmianą chińską. W ten sposób powstał kultywar Benifuki, który jest teraz no właściwie najbardziej ceniony, jeśli chodzi o produkcję herbaty czarnej i pozwolił się temu rynkowi znów rozwinąć od lat 90. do tego stopnia, że 2%, a nawet nieco więcej, całej produkowanej herbaty w Japonii to właśnie herbata czarna. Herbata zaparzona, aromat rozchodzi się, mimo że jesteśmy na zewnątrz. Wyśmienita. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział, aczkolwiek to za każdym razem jest naprawdę szczere. Bardzo smakuje mi tego typu herbata. Co ciekawe, różni się od herbat czarnych, których moglibyśmy się spodziewać z innych miejsc i bardzo dobrze, ponieważ początkowo Japończycy starali się naśladować gdzieś styl indyjski, styl chiński, no właśnie po to, żeby zachęcić nas, Europejczyków, do zakupów. No po całych tych sytuacjach, które się wydarzyły w międzyczasie, dochodzimy dziś do sytuacji, gdzie tak naprawdę herbata ta ma swój własny charakter, jest zrobiona po japońsku, czyli niczego nie naśladujemy, bazujemy na odpowiednim kultywarze, odpowiednim środowisku naturalnym i powstaje nam smak, który właściwie wpisuje się w gamę herbat japońskich. Jest wyjątkowo roślinna, łagodna i słodka, czyli właściwie taka, jaka jest zielona herbata japońska w porównaniu z innymi herbatami zielonymi, więc
no cóż, pozostaje wszystkich zachęcić i miejcie na uwadze również to, że jest to herbata czerwona, ponieważ tak jak w Chinach nazywa się to odwrotnie. Beni oznacza właśnie bardzo czerwony, intensywny, wyraźny kolor i wszelkie benifuki i inne kultywary, gdzie jest beni, są właśnie przewidziane do herbaty czarnej. Więc jeżeli będziecie chcieli w Japonii zamówić herbatę czarną, zamawiacie czerwoną, zupełnie jak w Chinach. Nie jest więc to jedyny kultywar, z jakiego robi się czarną herbatę i jedyna czarna herbata w Japonii. Polecam wszystkie. Ciekawi jesteśmy, czy kosztowaliście, czy znacie, czy lubicie, czy szanujecie. Piszcie do nas i pijcie czarną herbatę z Japonii. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.